Stacja lutownicza Rebal Technology 858 D Pro to idealna propozycja dla każdego majsterkowicza. Niewielki rozmiar obudowy pozwala zaoszczędzić miejsca na stole warsztatowym. Wyświetlacz LED informuje o ustawieniu temperatury oraz o trybie uśpienia. Nasz zestaw Pro zawiera aż 5 różnych dysz z tradycyjnym montażem śrubowym, który widzicie właśnie na filmie. Kolba z elementem grzejnym jest podpinana z przodu stacji lutowniczej i została rozbudowana o funkcję zapobiegającą np. przypadkowemu oparzeniu. W momencie, gdy kolba jest skierowana w górę, stacja uruchamia tryb uśpienia. Praktyczny dodatek. Model ten pozwala na cyfrową regulację temperatury w zakresie od 100 do 500 stopni Celsjusza. Standardowo testujemy stabilność temperatury przy 400 stopniach Celsjusza. Nie musimy nawet kalibrować stacji, choć oczywiście 858 D Pro posiada taką funkcję. Siłę nadmuchu możemy płynnie regulować, używając potencjometru, a przy ustawieniu maksymalnego nadmuchu uzyskujemy około 2 metrów na sekundę w naszym teście z anemometrem. To dobry wynik, szczególnie biorąc pod uwagę cenę urządzenia. Jak widzicie na filmie, osiągi stacji lutowniczej 858 D Pro pozwalają bez najmniejszego problemu wylutować np. elementy SMD z płytek PCB. Hotter radzi sobie dobrze z cyną bezołowiową, tak więc z użyciem tej stacji dacie radę ogarnąć większość napraw, również z zakresu mikroelektroniki. Zobaczcie sami. Ale to nie wszystko. Taki Hotter w warsztacie może przydać się również przy spawaniu plastików czy szeroko pojętej pracy z tworzywami sztucznymi. Jeśli przy majsterkowaniu gdzieś trzeba zastosować koszulkę termokurczliwą, to model 858 D Pro jest do tego po prostu idealny. Polecamy tą stację lutowniczą wszystkim pasjonatom oraz osobom, które dopiero zaczynają przygodę z elektroniką. Pamiętajcie, że w naszej ofercie możecie znaleźć także poradnik lutowania w formie PDF. Koniecznie zajrzyjcie na naszego TikToka, Facebooka oraz Instagrama.